Siemanko, na wstępie dzięki wszystkim za 2000 subskrypcji. Nie sądziłem, że tak szybko to wpadnie. A w zasadzie w sumie to już dziękuję za 3, bo chyba niedługo będą 3, jak oglądacie ten film. Także no, jakby to tak szło, to by było super. Jednak ostatni film zrobił robotę. Dzisiaj sobie zmienimy oponkę. Tą, co ostatnio spaliłem, mogę ją jeszcze trochę bardziej przyjarać, bo jeszcze dopiero kostka zeszła, ale jeszcze wiem, gdzie do opony się dostał, znaczy do dętki, i by było źle. Oponka już nowa jest. Opona Mitas 754, czy jakoś tak. No spokojnie wystarczy do naszej jazdy. A moto i tak na sprzedaż idzie, więc no ktoś po prostu będzie miał już nową oponkę, bo z tą wiadomo, to nie sprzedam, nie? Czyli dzisiaj sobie spróbujemy to zmienić. Czy mi się uda, łyżki mam. Kupiłem nowe łyżki, trochę krótkie te są, ale nie, to jeszcze mam swoje, takie starsze, także się ogarnie. Co do CR-ki, jak na razie trzeba czekać jeszcze na części, nie wiem ile to jeszcze zejdzie z tym, na pewno długo. Jeśli chodzi o resztę, no to wszystko porządnie umyłem, sprawdziłem, co jest do roboty, ale na razie nie ruszam nic więcej. Zobaczymy, ile silnik wyniesie. Tego airboxa, dziura była z boku, zalepiłem na włókno szklane. Jest Tworc. Amorek nabity, zobaczymy jak trzyma, bo też nie było powietrza. No i co, na razie tyle, na razie nic więcej nie ruszam tu przy niej. Czekamy na silnik, tak jak mówię, i będziemy wtedy coś działać więcej. Będziemy myśleć, czy jakieś łożyska robimy, czy co. Te podnóżki na pewno trzeba wymienić. To parę złotych, a no, to jest straszne, no, noga zjedzie na tym i może się skończyć źle. Dobra, na razie się biorę za swoją oponkę. Powietrze spuszczamy. Nakrętka od fętla. Trzymak od opony tak samo, odkręcamy. Bierzemy sobie łyżki. Najpierw trzeba było ją odbić od rantu do środka. Tu jest najgorzej, bo trzyma nam trzymak. Dlatego go pukamy trochę i wchodzi nam do środka ładnie. O. Ja sobie złapał za tarczę ją. Bo nawet tak. Może by się trzymała lepiej. Trzeba spróbować nowej metody. A nie chcę się jakoś tam pastwić nad nią, bo jest nowa felga, nie? Felga 1000 coś mnie wyniosła, więc no szkoda by było. Już trochę lepiej. O, nie będzie mi jeździć na stoliku. Normalnie mają trzymaki, nie? A tak o. Dobra, czyli tu nam odeszła. Tyle, że będę musiał w koło latać, bo tu jest wentylek. Tu jest trzymak, przy trzymaku na końcu. Zaczniemy sobie stąd, może od... Jedną łyżką sobie odsuwam troszkę do dołu, drugą wkładam. Teraz zanim tutaj to pierwsze wyciągnięcie, to pierwsze będą najgorsze, wciskam sobie ją. Dobra, założymy sobie drugą łyżkę. Trochę ją poprzyciskam jeszcze.
No to hop. Za blisko chyba. No jest. O. O. No i tak po troszku. Jak nie chcę na łyżko wejść, jeszcze raz sobie odbijamy, bo ona nieraz wyskakuje z ręciku i dopiero próbujemy. O. Widzicie? Nie na siłę, tylko parę razy musimy odbić sobie ją, żeby nam się to udało w ogóle. Zakr. Dobra. Obracamy ją na drugą stronę. I teraz z tego co wiem są różne taktyki. Jedni wyciągają dętkę i przekładają całą oponkę na jedną stronę. A drudzy robią to samo z drugiej strony, co teraz tu zrobiłem. I po prostu wciskają felgę do opony. Ja zawsze robiłem tą bardziej standardową metodą. Znaczy tą co znałem, wyciągam dętkę i daję na jedną stronę, ale spróbuję tą drugą metodą, czyli obrócić sobie i z drugiej strony to samo. I wyciągamy wszystko na drugą stronę. O, co za krótkie te łyżki mam. Jeszcze z dwie te długie są, muszę zamówić. Nie chcę wejść łyżka, druga, bierzemy drugą, pomagamy sobie. O. O kurczę, za daleko wsadziłem, gdzie ja tu wsadziłem. Też mi nie chce wejść. No dobrze, to tam teraz i tam. Gdzie już? Wylazło. No i teraz jak mamy wszystkie boki w jedną stronę. Ale tam jest kurzu. Ja pierdzielę, patrzcie.
Ale siwo tam jest. Szkoda, że już wyleciało. I robimy coś takiego. Czyli wciskamy do środka. O. Tak, i teraz do góry. O. Jedna za nami. Ciekawe, jaka dętka, czy nie uszkodzona. Jak ona wygląda, bo jeszcze nie sprawdzałem. A gruba jest. Chyba ten Michelinek cały 3 mm. O, oponka do kolekcji. Już nie mam gdzie powiesić. Nie ma. Nic nie gwizda. Dobra, musiałem po coś przejść. Tak to wygląda, posmarowałem sobie rant. Dętka jest w oponie. Trzyma powietrze jak trzeba. No i złapałem sobie fentyl tylko, nie? Także teraz najgorsza rzecz. Ja sobie wezmę te łyżki tam, bo tu już słońce świeci, nie wiem jak to widać. Próbuję sobie docisnąć. Naciskam na felgę na dół i trochę wyciągam rant. Nie jest to łatwe. O. I z drugiej strony to samo. Ciągle naciskając wyciągamy rant. Lepiej sobie przyblokować. Kurczę, w tym miejscu trochę żebym zrobił. Tu jest fentylak, przy fentylku się robi. Nie jest to łatwe, ale zobaczymy. O, widzicie, trochę weszła do środka. Teraz druga strona to samo. Nie wiem jak to widać. O. Znowu rancik. O. I o, bez przesmarowania to by nie przeszło. Teraz tej, nie, tej nie trzeba już. Czyli jedziemy z tej po trochu. O. Ciągle ją pamiętając, żeby dociskać. Im dalej będziemy, tym powinno być łatwiej. O, widzicie? Wskoczyła sama. I teraz idę na stolik. Stanę sobie od tej, bo tu kurczę też słońce świeci, nie wiem jak to widać przez to. I wyciągam całkiem ją. O kurczę, tu jeszcze łyżkę zostawiłem. Na tą stronę. Pamiętamy trzymak. Z dwóch stron łapiemy trzymaka na zewnątrz. I tu tak samo jeszcze sobie wyciągniemy ją. O. I pierw sobie trzymak wciskamy do oponki. I felga trochę do góry. Tu nam jeszcze nie wyszła do końca. No, teraz jest dobrze. Trzymaczek pamiętamy, żeby wciskać. O. No. Możemy sobie jeszcze ewentualnie trochę naprostować. Ja sobie złapię tą nakrętkę na trzymak, ale nie dokręcamy jej. Ja tylko sobie ją złapię, żebym jej nie zgubił.
w drugą stronę. Tak jak i tam od fentylka, tylko tak nakręcam, żeby mi gdzieś nie zginęła. O. No i dobra, teraz ja sobie zacznę od tej strony, bo później obrócę, to mi będzie stabilniej. Wciskamy ją do środka. I łapiemy. I działamy w drugą stronę. No, w sumie trochę może tak wejdzie nawet ręcznie. A, chyba jednak nie. Teraz już ta końcówka pójdzie nam najciężej, dlatego biorę sobie drugą stronę łyżki, też jest fajna taka, i dopycham, tak jak przy ściąganiu. Chcę sobie z jednej strony zablokować, szkoda, bo nie ma żadnej blokadki, ale muszę tak spróbować jedną ręką tu. W sumie tą małą sobie zablokuję, bo ta mała mi nie... Tą próbujemy dalej rzucać. Kurczę, ciężko tak samemu. Tutaj już małymi kroczkami musimy, bardzo małymi. O. O. Już teraz powinno wejść samo. Brawo. Sprawdzamy, czy wszystko jest na miejscu. Trzymak. Ładnie już trzymak nam tu weszło. Ale dopychamy go palcem, żeby go wepchnąć jeszcze w oponę. Fentelek, jeśli jest na środku. Jeśli nie, próbujemy jeszcze ją przesunąć. No, nawet to poszło. Idziemy dmuchać. Może zapracuję. Dobra. I dmuchamy na razie więcej, żeby wyszła ładnie. Patrzymy, czy wszędzie ładnie wychodzi. Taka linia. Jeśli tu nam wszędzie wyszło ładnie, to jest git. Ale bieżnik. Dokręcam trzymaczek. Sobie kupiłem ostatnio taki zmywacz 5 litrów hamulców za parę złotych, banieczkę. I kurczę, całkiem inne mycie. Tego smaru teraz. No i dobra, ja sobie wezmę jeszcze to, przeczyszczę w środku, nie jest najgorzej, ale umyję sobie też tym cleanerem, oświę wytrę i już nie będę tego pokazywał, widzimy się za chwilę. No i dobra, przesmarowałem sobie tam łożyska jeszcze, tą ośkę, łańcuch trochę napiąłem, bo też już był
trochę za luźny. Jest oponka, jest dobrze, można jeździć. Chyba że ktoś kupi z nową oponką, to się będzie cieszył. Jest teraz jeszcze napompowana twardo bardzo, żeby dobrze wszędzie się ułożyła, ale nigdzie nie ucieka, także jest złożone tak jak trzeba, nie? No, więc tyle. Nie było źle, fajne łyżki, polecam. Najtańsze chyba jakie były, ale dają radę. Made in Taiwan. Także bardzo fajna rzecz. No i dobra, to wszystko w tym odcinku. Wymiana oponki poszła nawet sprawnie. Trzymajcie się i do zobaczenia pewnie na następnym wypadzie. Narka.